Widać rotundę, bo byłam w informacji turystycznej, to mi ta koleżanka, moja dziołcha taka, bo to są dwie siostry bliźniaczki, sprezentowała mi latarkę, kilka długopisów, proszę Państwa, i takie znaczki, buszowanie po piwnicach. Ja mówię, dobrze, pojedziemy do Egiptu w takim razie, pojedziemy do Egiptu, Anglo-Ameryki, Białystok, będziemy buszować po piwnicach, ale ja mam dla Państwa propozycję jeszcze ciekawszą. Zapraszamy do Anglo-Ameryki, Białystok, żeby zwiedzać cerkwie, żeby popatrzeć się, posłuchać, przysłuchać się, jak śpiewają prawosławni, jak się oni modlą, 4 godziny stoją w cerkwi świętego Mikołaja tam, daleko tam, stąd i nie ruszą się, 4 godziny śpiewają, a tutaj w ławach siedzą, tu ziewają, dlatego mówię, że te Polaczki, które tutaj z kamerą chciały coś nagrać, ja mówię, oj, do żebrania przyszli pewnie, to jeden z nich ziewa, drugi na kiju jakiś mikrofon z kamerą, proszę Państwa, a ten drugi właśnie chyba kamerę, bo jeden trzyma mikrofon, a drugi chyba trzyma kamerę. Także o, w białej koszulce, a ten kopci pety, Państwo zobaczą, że tutaj aż dymek. Ja mówię, to dobra telewizja moherowych, kopcą, palą, a potem jak kto na raka zapada, to modlą się do Matki Boskiej Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej swej, aby nie Krymskiej, bo tutaj nie ma ludzi prawosławnych, bo tu nie ma ewangelików, bo tu nie ma mormonów z USA, ewangelików z Anglii nie ma, prawosławnych z Anglo-Ameryki, Białystok nie ma. Są tylko ateiści stosownie do procedur Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Ateistów, komunizmu, niewiary, bezbożnictwa. Wstyd, a wstyd. Kup sobie Biblię, czytaj Biblię. Ale czy dziad sobie kupi Biblię? Czy będzie czytał Biblię? To niemożliwe.